Wczoraj w czasie mszy świętej miałem okazję wszystkich Was zapraszać do szczególnej bliskości z Matką Bożą. Właśnie w dzisiejszych czasach bardzo wielu ludzi odkrywa wartość relacji z Maryją. Uczą się na nowo Maryi, okazywać jej nie tylko miłość, ale także budować z nią relacje. I myślę, że osoby starsze, osoby chore, osoby cierpiące w jakiś szczególny sposób odpowiadają na to zaproszenie. Zaproszenie do stania się kimś niezwykle bliskim w stosunku do Maryi. Że jeżeli czasami musimy przekonywać kogoś, aby stał się przyjacielem Maryi, jej prawdziwym synem, córką, tak w przypadku osób cierpiących, odpowiedź jest natychmiastowa. Ich namawiać nie trzeba. Oni to niejako wyczuwają, że w Maryi mogą szukać pomocy w tych najbardziej trudnych momentach swojego własnego życia. I też można powiedzieć, że w ich sercach dokonuje się dokładnie to, o co Matka Boża prosi, objawiając się w wielu miejscach na świecie. Ona prosi: przeżywajcie cierpienia razem ze mną, bo jestem przy was obecna jako matka bolesna. Matka Boża jest obecna przy nas nie tylko jako ta, która pociesza, ale także ta, która współcierpi. I dlatego nazywamy ją pocieszycielką, ale także Matką Bożą Bolesną. Pamiętam kiedyś, grupa dzieci odwiedziła jeden z kościołów w mojej rodzinnej diecezji. Akurat w centrum przy ołtarzu był obraz Matki Bożej Bolesnej, bo i pod takim wezwaniem był właśnie ten kościół, ta świątynia. I jedno z dzieci spojrzało na ten obraz i tak głośno zapytało panią, która oprowadzała po kościele: ale dlaczego Matka Boża tutaj jest taka smutna? Dlaczego cierpi? Co jej takiego się stało? To pytanie było niesamowicie wzruszające, bo pokazywało, że my generalnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obrazu Matki Bożej, że zawsze chcemy widzieć jej pogodną, uśmiechniętą, łagodną twarz, promieniującą pięknem, ale jakże bardzo trudno nam jest spoglądać na jej twarz, twarz, która cierpi, która płacze. A co ciekawe, właśnie Matka Boża dzisiaj objawia się w wielu miejscach na świecie ze łzami w oczach, jako ta, która nie wstydzi się swoich łez, która płacze, która boleje, która cierpi. Cierpi z różnych powodów. I tak pewnemu włoskiemu kapłanowi, księdzu Stefanowi Gobbi, Matka Boża tłumaczyła, co to znaczy, że jest Matką Bożą Bolesną. Przypomniała przede wszystkim, że wszystkie cierpienia ludzi na całym świecie są jej własnymi cierpieniami. I to jest jakaś niesamowita tajemnica, z którą przychodzi do nas. Popatrzmy, częstym problemem ludzi cierpiących, ich skargą, jest poczucie, że nikt nie rozumie ich cierpienia i że oni w tym cierpieniu są osamotnieni. Dlaczego tak myślą? Dlatego, bo bardzo często obok nich są ludzie, którzy są obojętni na ich ból, na ich cierpienie. Którzy mówią: przesadzasz. Jakże takie słowo może człowieka zranić? Jak możesz powiedzieć: przesadzasz, skoro nie jesteś na moim miejscu? Skoro nawet nie ponosisz cząstki tego krzyża, który dźwigam ja? Takie słowa dosłownie przeszywają jak miecz. A jeszcze bardziej przeszywa to niezrozumienie. Niezrozumienie ani nawet chęć, by odrobinę wejść w serce, w umysł, w uczucia drugiego, cierpiącego człowieka. Człowiek tego nie potrafi, ale potrafi to Matka Maryja. Maryja, objawiając się w różnych miejscach na świecie, przekonuje nas, szczególnie tych, którzy cierpią. Ja was doskonale rozumiem. Wasze cierpienia są moimi cierpieniami, moimi boleściami. I nie ma się co dziwić, bo ona przecież nazywa siebie naszą matką. A kiedy dziecko cierpi, tym bardziej cierpi matka. Doskonale obecne tu matki wiedzą, o czym mówię. O ileż bardziej
rozumie nas właśnie ta nasza Matka, Matka z nieba, tak doskonała, tak kochająca. Ale żebyśmy nie zawęzili tylko i wyłącznie tego cierpienia Maryi do sytuacji, w których staje obok człowieka chorego, bo przecież cierpienia mogą być różne i chyba te, które najbardziej zadają ból, cierpienie Maryi, to są właśnie te cierpienia, które są jej zadawane i zadawane jej synowi przez ludzkie grzechy i przez nieposłuszeństwo względem Boga. O tym Matka Boża mówiła w Fatimie, o tym mówiła świętej siostrze Małgorzacie Leborę i wielu, wielu innym. I o tym też powiedziała do owego wspomnianego przeze mnie kapłana, księdza Gobbi. Powiedziała do niego: w tych dniach wzrosną wasze cierpienia i utrapienia, ponieważ żyjecie w okresie, w którym serca ludzkie stały się chłodne i zamknięte przez wielki egoizm. Ludzkość podąża drogą uporczywego odrzucania Boga, pomimo wszystkich moich macierzyńskich ostrzeżeń i pomimo znaków, które miłosierdzie Pana nieustannie jej zsyła. W ten sposób jeszcze bardziej rozszerza się lodowaty chłód grzechu, nienawiści, przemocy, a najłatwiejszymi ofiarami stają się moje dzieci, najbardziej bezbronne, najbardziej potrzebujące opieki. Jakże wielu jest dziś biednych, pozbawionych wszystkiego. Ileż osób żyje w nędznych, nieludzkich warunkach, bez stałej pracy, bez środków do życia. Jakże wielu pociągniętych przez potężną armię nauczycieli ateizmu oddala się każdego dnia od Boga i od Jego prawa miłości. Ludzkość żyje na pustkowiu, wysuszonym i zimnym i nigdy nie była tak zagrożona jak dzisiaj. To są słowa, w których Matka Boża tłumaczy, dlaczego ona dzisiaj objawia się w tak wielu miejscach na świecie jako Matka Boża cierpiąca, bolesna, ta, która płacze. Płacze z powodu ludzi, z powodu tego, że oni odrzucają jej Syna. I Matka Boża mówi, że właśnie te cierpienia duchowe są o wiele bardziej poważne niż nawet największe cierpienia fizyczne. Tak jak Matka Boża mówi, przede wszystkim ludzie sami zadają sobie cierpienie, kiedy odrzucają Boga i wybierają życie w grzechu, ale wtedy stają się narzędziami złego ducha i niestety zadają cierpienie innym ludziom. Taka jest konsekwencja wyboru życia w grzechu. Człowiek sam cierpi, kiedy odrzuca największy z Bożych darów, czyli Jego miłość. I sam wtedy staje się niezdolny do miłości i do współczucia. I być może właśnie to jest też to cierpienie, które doświadcza wielu z was obecnych, o którym wcześniej mówiłem. Cierpienie wynikające ze świadomości, że tak niewielu obok was rozumie wasz krzyż, rozumie wasze cierpienie. Tą drogą niestety też szła Maryja. Drogą, gdy wielu ludzi mijało ją i nie rozumiało, nie pojmowało. Matka Boża też, jako czuła matka, ostrzega, że doskonale zna konsekwencje ludzkich błędów. Wie, jak się skończy ta droga, którą podąża tak wielu ludzi. Mówi, ludzkość podąża drogą uporczywego odrzucania Boga, mimo wszystkich moich macierzyńskich ostrzeżeń i pomimo znaków, które miłosierdzie Pana nieustannie jej zsyła. I to jest chyba taka rzecz, która jakoś szczególnie musi matkę boleć. Z jednej strony ze swojej miłości objawia się, ostrzega, posługuje się rozmaitymi środkami, żeby wezwać nas do pamiętania, do nawrócenia. A z drugiej strony jednak tak niechętnie ludzie chcą cokolwiek zmienić w swoim życiu, w swoim środowisku. Wciąż odrzucają Pana Boga. I kiedy dziecko nie chce się poprawić, brnie w grzechach, w błędach, to tylko powiększa cierpienie matki, bo ona wie, jak to się skończy. I dlatego też dalej Maryja mówiła, powiększa się cierpienie na świecie, powiększa się grzech, nienawiść, przemoc. I że największymi ofiarami tego rodzaju życia, w którym nie ma miejsca na Boga, będą zawsze ci najsłabsi. I Matka Boża tutaj mówi, najbardziej bezbronne, najbardziej potrzebujące opieki dzieci.
To, co dzisiaj jest jakimś szczególnym źródłem cierpienia na świecie, to są grzechy przeciwko dzieciom, szczególnie tym nienarodzonym. I o tym często mówił święty ojciec Pio, że nie byłoby tyle zła na świecie, tyle niepotrzebnego cierpienia, nawet chorób, gdyby właśnie nie było tego jednego grzechu, który wciąż popełniany każdego dnia na świecie sprowadza na nas prawdziwe piekło. Ale też i dodatkowo, kiedy jest w naszych sercach znieczulica, wtedy wzrasta nędza na świecie, nieludzkie warunki pracy, mieszkania, brak środków do życia. Tak się dzieje, kiedy, jak mówi Matka Boża, ludzie wierzą w to, że nie ma Boga, że oto nie ma Boga, nie ma Jego zasad, nie ma moralności, każdy może robić, co mu się podoba, że zamiast prawa miłości jest po prostu prawo silniejszego. I to jest prawdziwa pustynia, a na pustyni nie ma życia, nie ma miejsca na miłość. Jest tylko śmierć. Matka Boża nie mówi o tym, żeby tylko i wyłącznie nas samych zasmucać. Ona wskazuje zawsze na swoje serce. Serce, które też ukazywało jako się serce krwawiące, serce otoczone koroną cierniową. I pokazuje przez to, że ból ludzkości, całego świata, szczególnie tych nielicznych, sprawiedliwych, którzy widzą to i cierpią razem z Maryją, można zamknąć także w jej sercu, można podzielić z jej sercem. Że ona nosi w swoim sercu właśnie tych, którzy również cierpią, widząc to, co się dzieje na świecie. I także Maria mówi do nich dalej: dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jestem mamą wszystkich boleści i łzy płyną z moich miłosiernych oczu. Posłuchajcie mnie i nie wymykajcie się miłości waszej bolejącej matki, pragnącej was wszystkich doprowadzić do zbawienia. Dzisiaj także i wy stajecie się znakiem mojego ogromnego bólu. W waszych sercach nosicie ze mną cierpienie świata i Kościoła w nowej godzinie jego agonii i zbawczej męki. A więc Matka Boża mówi, każda chora, cierpiąca osoba staje się poniekąd znakiem cierpienia Maryi. Tej agonii, która dokonywała się na krzyżu, ale wciąż dokonuje się wszędzie tam, gdzie obecny jest umierający, raniony przez ludzi Chrystus. Wasze cierpienie jest tym znakiem dla całego świata, jak bardzo cierpi sam Bóg. Ale Maria mówi, to cierpienie nie pójdzie na marne. Ono będzie wielkim znakiem. Znakiem, który zrodzi nową erę pokoju, nową erę Bożej łaski. I Matka Boża chce się właśnie wami posłużyć. Tylko czy tego chcecie? Czy chcecie ofiarować Matce Bożej cząstkę swojego cierpienia, aby mogła to ofiarować swojemu Synowi jako konkretną ofiarę za zbawienie świata, o nawrócenie grzeszników, o opamiętanie tych, którzy odrzucili Boga. Niedawno napisała do mnie pewna kobieta pewne świadectwo dotyczące jej własnego ojca, człowieka bardzo pogubionego, zimnego, bez miłości, bez wiary. Ta kobieta mieszka z dala od swojego ojca, tak potoczyły się jej losy życia, ale bardzo się za niego modli. Jakoś przeczuwa wewnętrznie, że gdyby przyszła na tego ojca śmierć, to prawdopodobnie byłby potępiony na wieki. I powiedziała kiedyś w modlitwie: Boże, każde moje cierpienie ja ofiaruję teraz za mojego ojca, żeby się nawrócił, żeby się opamiętał, żeby wrócił na drogę życia sprawiedliwego, żeby zaczął przestrzegać Boże przykazania. Boże, jeżeli chcesz, chcę cierpieć ze względu na mojego ojca. I mówi, że od tej pory co piątek ma bardzo poważne migreny, których nigdy wcześniej nie doświadczała. I w pewnym momencie zauważyła tę zależność, że to się pojawia w tym konkretnym dniu. Dniu, w którym Jezus umarł na krzyżu. Ona mówi, to nie jest przypadek, jeżeli Bóg to na mnie dopuszcza, choć mi jest bardzo ciężko, niesamowicie to utrudnia jej pracę, opiekę nad czwórką małych dzieci, to mówi, ja wiem, że to ma sens. Jeśli Bóg to na mnie dopuścił, to po to, że On mi przez to pokazuje, dzięki Twojemu cierpieniu ja daję Twojemu Ojcu specjalne łaski. On jest na drodze do nawrócenia. To nie pójdzie na marne. I to jest właśnie ta droga naśladowania Jezusa Chrystusa. Popatrzmy.
Wielu ludzi tego nie rozumie, buntuje się przeciw czemuś takiemu. I mówi, przecież cierpienia Bóg nie chciał. Oczywiście, że Bóg cierpienia nie chciał, ale ono jest. Ono jest, bo jest konsekwencją tego wszystkiego, o czym wcześniej mówiłem, a więc grzechu, zła, odrzucenia Boga. I skoro ono jest i dotyka wszystkich i nikt się spod tego nie uwolni, to starajmy się to wykorzystać dla dobra w taki sposób, jak to wykorzystał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jako Bóg stał się człowiekiem i złożył się w ofierze jako dar miłości, jako okup za wszystkich ludzi. Ciekawe jest tutaj właśnie to słowo okup, bo wiemy, że okup daje się za kogoś, komu zagraża na przykład śmierć, że się kogoś wykupuje. I dokładnie tak samo było z całą ludzkością. Przez swoje nieposłuszeństwo, grzechy, każdy z nas stał się własnością szatana. I potrzeba było kogoś, żeby nas wykupił z tej niewoli. I to był właśnie Jezus Chrystus. Jego cierpienie, Jego męka, krzyż i śmierć. A więc On sam dobrowolnie wybrał właśnie to cierpienie i krzyż, aby dać nam wolność. To jest cena, jaką zapłacił za nasze życie. I dlatego też Jezus tak często nazywa siebie barankiem, bo baranka składało się w ofierze. Jezus nazywa siebie barankiem uległym i łagodnym. W milczeniu pozwala się prowadzić na rzeź. Jest prawdziwie barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jezus nie tylko w momencie, kiedy zgodził się na śmierć krzyżową, zaczął wypłacać Bogu Ojcu to zło, które my popełnialiśmy. Chociaż nie pisze o tym wprost w Piśmie Świętym, to jednak na drodze logiki, rozumu wiemy, domyślamy się, że Jezus czynił to przez całe swoje życie. To znaczy przez całe swoje życie ofiarowywał swojemu Ojcu każde cierpienie, każdą niedogodność, wszystko to, co dla Niego było tym krzyżem. A później tym finałem była właśnie prawdziwa męka i śmierć na krzyżu. Wszystko to ofiarowywał Bogu z miłością i radością, jako dar. Dar dla Boga Ojca z miłości do ludzi, składając się w ofierze. Czynił to przez całe życie. I możemy nawet powiedzieć coś więcej, że tego nauczyła go jego matka, Maryja. Może on to obserwował u swojej własnej matki. I że to ona nauczyła go, w jaki sposób może każdą trudność i cierpienie ofiarowywać Bogu z miłością. Ona stała się pierwszą nauczycielką, jak nie tylko nieść pociechę w cierpieniu, bo jako matka pocieszała swojego syna, swoje dziecko, bez względu, czy to było cierpienie małego Jezusa, czy dorastającego Jezusa, czy dojrzałego mężczyzny. On nie tylko uczył się, co to znaczy pocieszać kogoś w cierpieniu, ale także jak samemu cierpieć. Przecież kiedy on cierpiał, cierpiała i matka. A więc on, obserwując swoją matkę, sam mógł się nauczyć, jak ma cierpieć, cierpieć z miłością do swojego Boga Ojca. I dzisiaj Maryja chce być także dla nas nauczycielką, jak radzić sobie z tym cierpieniem, jak je przyjmować, co z nim robić dalej. Ona też chce nas pocieszać i chce nas prowadzić przez te trudne momenty naszego życia. I wiemy o tym również z wielu różnych słów, które wypowiada dzisiaj do współczesnych mistyków. Do jednego z nich powiedziała: przygotowuję was do cierpienia, wypowiadając razem z wami tak Ojcu Niebieskiemu, który prosi o nie jako o waszą osobistą współpracę w dziele odkupienia dokonanym przez mojego Syna Jezusa. Ja, wasza niebieska mama, dałam wam przykład i stałam się waszym wzorem przez moją doskonałą współpracę we wszystkich cierpieniach Syna. Przez mój matczyny ból stałam się pierwszą współpracownicą w Jego dziele zbawienia. A więc przez te słowa Maryja chce pokazać nam, że jest dla nas wzorem, jak mamy cierpieć i jak możemy oddawać Bogu każde cierpienie. I myślę, że tutaj wy obecni w jakiś szczególny sposób możecie Bogu ofiarowywać swoje cierpienie, cierpienie związane z waszymi chorobami i tym wszystkim, co jest waszym życiowym krzyżem. Uczmy się tego od Maryi, powtarzać dzisiaj: Boże Ojcze, oddaję Tobie mój własny krzyż, moją chorobę, moje cierpienie.
za zbawienie grzeszników, za nawrócenie moich bliskich, dzieci, współmałżonka, krewnych, sąsiadów, przyjaciół, za nawrócenie całego świata, za nawrócenie Polski. Każdego dnia możecie Bogu to ofiarowywać jako wasz dar, łączyć z cierpieniami Jezusa na krzyżu, bo wtedy to nabiera szczególnej wartości. Można to cierpienie wprost przekazać Matce Bożej, mówiąc: Maryjo, przekazuję Ci moje dzisiejsze cierpienie, moje dzisiejsze trudności, ofiaruj je swojemu Synowi, zanieś je pod krzyż. Niech to będzie ofiara za zbawienie świata. Niech to będzie ofiara zadośćczyniąca za moje własne grzechy. Powtarzajmy to i możemy mieć wtedy pewność, że to cierpienie nigdy się nie zmarnuje i będzie dla was i dla wielu wielką łaską. Łaską, za którą kiedyś Bóg was hojnie wynagrodzi w niebie. Amen.